Pan z wami, i słuchem twoim, słowa Ewangelii, według świętego Mateusza, Jezus powiedział do swoich uczniów: Modląc się, nie bądźcie gadatliwi, jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo. Będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie ojciec was czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie, ojcze nasz, który jesteś w niebie. Niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i Wam przebaczy Ojciec Wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec Wasz nie przebaczy Wam także Waszych przewinień. Oto słowo Pańskie, Duchu Święty, Duchu wiary, nadziei i miłości, rozpalaj w nas przez serce Maryi wiarę, nadziei i miłość, abyśmy tymi darami ożywieni mogli lepiej Tobie służyć. Przyjdź, Duchu Święty, aby Twoje Słowo wydało w nas splon, opity owoc, o którym mówi pierwsze czytanie. Przyjdź, Duchu Święty, Duchu modlitwy, abyśmy nie modlili się jak poganie, ale modlili się w Tobie, Duchu Święty, nieustannie, sercem. Z miłości do Ojca, do Jezusa i dzięki Tobie, Duchu Święty, z miłości do Ciebie. Szala Maria, Maria Salai, Mala Fara Melon, Adonai Maria Seloj, Mala Hanai, Szala Poprzez to dzisiejsze czytanie z Księgi Proroka Izajasza mówi do nas Pan, nasz Bóg. Mówi o tym... Że jego słowo, które wychodzi z jego ust, jego serca, działa podobnie jak ulewa, śnieg, kiedy spadają z nieba na ziemię. Powodują to, że ziemia staje się żyzna. Zapewnia urodzaj, deszcz i śnieg. Dzięki temu też nasienie kiełkuje. Potem przynosi owoc. A również z tych owoców, między innymi, można na przykład z pszenicy e, uczynić chleb dla głodnych, dla potrzebujących. I ten przykład, to porównanie jest potrzebne, aby e, uświadomić sobie to, że słowo, które wychodzi właśnie. Od Boga i trafia do serca ludzkiego, jeżeli to serce jest jak żyzna gleba, to słowo Boga wyda w owoc opity w tym człowieku. I Bóg też zapewnia, że to słowo Jego jest tak mocne, że zawsze dokonuje to, co Bóg chce. Zawsze Jego Słowo spełnia pomyślnie swoje posłanictwo. Tak Bóg zapewnia. Więc Słowo Boże jest właśnie takie. Skoro nawet ziarno rzucone przez siewce na żyzną glebę wydaje właśnie plon, to tym bardziej Słowo Boga, które jest jak duchowe, niebieskie ziarenko. Więc Bóg prosi bądź jak żyzna Ziemia nie bądź jak Ziemia skalista, ciernista, twarda. Przyjmij moje słowo, bo to jest dla dobra Twojej duszy. Chcę, żeby Twoje słowo w Tobie owocowało, przyniosło wiele większy owoc niż sądzisz, niż się spodziewasz. Tak jak chleb zaspokaja głód jedzącego głodnego podobnie słowo boga jest jak duchowy chleb który również zaspokaja potrzeby ludzkich serc więc w takim duchu trzeba wołać do boga naszego ojca o tym mówi w ewangelii mateusza pan jezus żeby nie być gadatliwym jak poganie, czyli nie wypowiadać wiele niepotrzebnych słów, często pustych, nie mających znaczenia, bo właśnie ci ludzie, poganie, tak czynili, modląc się do swoich Bożków. A Pan ostrzega, Pan napomina, nie bądźcie do nich podobni. Niech Wasza modlitwa płynie z głębi Waszych serc. Módlcie się świadomie. Módźcie się całym sobą, myślami, słowami. Módźcie się nawet poprzez to, że w modlitwie będziecie wykorzystywać do modlitwy również swoje emocje, uczucia. Czyli modląc się emocjami, emocjonalnie, to też jest dobre. Oczywiście, żeby nie wpadać w przesadę w tym. Czyli modlić się, kiedy cierpię, kiedy płaczę wyrazić swój ból, swoje, swoją udrękę. Kiedy spotyka mnie coś pomyślnego, e, modlić się, dziękując, radując się. E, tak modlił się Pan Jezus, modlił się całym sobą. Kiedy e, doświadczał utraty swojego bliskiego przyjaciela, Łazarza, wiemy, że płakał i modlił się do swojego ojca. Ojcze, skrzeź go. Kiedy innym razem radował się tym, że dobra nowina dociera do wielu prostych ludzi, do ich serc, do tych, którzy byli pokorni, radował się i wielbił też Boga Ojca, radował się w duchu. Więc z tego nas uczy Pan Jezus, żeby w każdej sytuacji, w każdym miejscu, e, nawet o każdej porze, móc się modlić. E, żeby nawet modlić się wtedy, kiedy pracuje, modlić się w ukryciu, żeby inni o tym nie wiedzieli. Też modlitwa na zewnątrz może być tak, że ktoś nie wie, że ja się modlę, a w sercu się modlę. Więc modlić się w takim duchu, żeby być świadomym tego właśnie, że mój Ojciec, Ojciec Jezusa, wie, czego potrzebuje. I wie, że jestem Jego synem dzięki Jezusowi. Jego córką dzięki Jezusowi. Zna moje potrzeby. I te doczesne, ale przede wszystkim te duchowe, wewnętrzne. I pragnie mnie wysłuchać. Zanim Go poproszę, już jestem wysłuchany przez mojego Ojca w niebie. Tak powinniśmy się modlić. Świadomi tego, że nie tylko Bóg nas słucha, ale już nas wysłuchał. Bo On wie... Zanim Go poprosimy, o co Go poprosimy. I żebyśmy nie tylko prosili, ale dziękowali, wysławiali, błogosławili, miłowali naszego Pana. Nie tylko prosili, ale również przepraszali żałowali. Bo poganie ludzie, o których mówi Pan Jezus, tylko właśnie tak się zachowywali, tylko żeby. Ich bożki spełniły ich życzenia. Wiemy, że za bożkami kryły się złe duchy. Wiemy, że kiedy prosimy Boga, oczywiście nasze intencje muszą być dobre. Bo przecież Bóg nie wysłucha kogoś, kto modli się mając złe intencje. Więc niech nasze intencje będą zawsze dobre. Prośmy to, co poznając na modlitwie jest właśnie miłe Bogu najlepsze, najpiękniejsze. I dlatego często też modlimy się w intencjach Maryi. Taka intencja jest wypowiadana. No bo to jest najlepsza intencja. Nie ma lepszej intencji, kiedy modlę się do Pana Jezusa w intencjach Maryi. Oczywiście mogę dodać, i dobrze, że dodajemy jeszcze swoje różne intencje, czy wiadomo, modlimy się w intencjach Kościoła, ale ale te intencje, które ma Maryja w sercu, one są najlepsze i zawsze są wysłuchane. I pamiętajmy właśnie też, żeby modlić się nie tylko krótkimi modlitwami, ale też modlić się dłużej. Bo Pan Jezus wiemy, że lubił modlić się, nawet całe noce spędzał na modlitwie. Ale wiemy, że też to nie było wielomóstwo puste. To była piękna modlitwa dwóch serc, serca Boga, a czyj serca Serca e, właśnie Pana Jezusa, ale też wiemy, że tak jeszcze miałem na myśli to, że e, Maryja modliła się razem ze swoim Synem do Boga Ojca, czyli modlitwa dwóch serc Jezusa i Maryi do Boga Ojca. Także w tej modlitwie, kiedy Pan Jezus modlił się samotnie na, e, na Pustkowiu czy na górze, towarzyszyła też modlitwa Maryi, serca Maryi. Dlatego właśnie kiedy modlę się do Jezusa, powinienem modlić się przez serce Maryi i razem z Maryją w jej intencjach. Więc prośmy też, żeby Duch Święty, Duch Modlitwy był w nas obecny. Żebyśmy modlili się w Duchu Świętym. Bo Duch Święty to jest nauczyciel pięknej, głębokiej, gorliwej modlitwy. I ta modlitwa powinna być nieustanna, to znaczy nieustannie powinienem być zjednoczony, połączony więzami miłości z moim Bogiem. Ciągła świadomość tego, że jestem powołany do wiecznej relacji z Trójcą Świętą, z Ojcem Niebieskim, z Jezusem Mesjaszem i duchem świętym, duchem miłości, duchem modlitwy.